usłyszeliśmy piosenką z repertuaru Jana Pietrzaka, której tytuł przyjęliśmy jako tytuł koncertu. To napisana w 1976 roku pieśń, nagrodzona na festiwalu w Opolu w 1981 roku. Przedstawia naszą burzliwą historię, opowiadając o drodze do wolności, przywiązaniu do tradycji i symboli. Przeżywamy rok szczególny, świętując stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji postanowiliśmy zabrać Państwa na wycieczkę w naszą najnowszą historię, ilustrując ją muzyką. Z wielkiego bogactwa polskiej piosenki wybraliśmy kilka utworów ilustrujących różne okresy z tych ostatnich 100 lat. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i śpiewania razem z nami. Odzyskaną w 1918 roku niepodległością nie dane było nam cieszyć się długo. Już w 1939 roku ponownie staliśmy się ofiarą najeźdźcy. Ale Polaków można pokonać w bitwie, ale nie można złamać ich ducha. Chociaż walka przeniosła się do lasu, a w miastach zeszła do podziemia, to nie ustała nigdy. Kolejny utwór to Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Przypisuje się Stanisławowi Magierskiemu, Bronisławowi Królowi i Krystynie Krachelskiej. Prawdopodobnie została po raz pierwszy wykonana w czasie konspiracyjnego zebrania Armii Krajowej we Lwowie. W latach 60. XX wieku piosenka stała się popularna za sprawą przedstawienia teatralnego w reżyserii Ireneusza Kanickiego pod tym samym tytułem. Lata 60. i 70. przyniosły drugie życie wielu piosenkom z czasów II wojny światowej. Kolejną z nich jest piosenka kojarzona głównie z Szarymi Szeregami, napisana w 1943 roku przez Mariana Matuszkiewicza pseudonim Rysiek,
który melodię oparł na motywach arii Nadira z opery Poławiacze Pereł. Autor zginął w obozie Sztutow w 1944 roku, ale jego piosenka nadal jest popularna. Dzisiaj głównie za sprawą wykonania czerwonych gitar i Stanisława Sojki, jak również Agnieszki Osieckiej i jej wystawianego do dziś widowiska Niech no tylko zakwitną jabłonie. Deszcz jesienny, deszcz. I słowami Bronisława Broka Potem kwiat czerwony. Były to czasy, kiedy tego typu piosenki śpiewano przede wszystkim na festiwalu w Kołobrzegu. Sukces w Opolu zapewnił tak grupie, jak i piosence wielką popularność. Utwór śpiewany jest do dzisiaj na różnych koncertach i festiwalach i wszedł na stałe do kanonu polskiej piosenki patriotycznej. Znaczenie dla historii piosenki ma także rok jej nagrania, 1968. Rok to interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Pojawiały się w tak zwanym drugim obiegu i już jawnie po 1989 roku opinie wskazujące na powiązanie piosenki z tamtymi wydarzeniami. Potem kwiat czerwony. Yeah.
lata 70. i 80. to czas opozycji demokratycznej i ponownej walki o wolność. Gdańsk, Szczecin, Radom, Ursus, ponownie Wybrzeże, strajki, niepokoje społeczne, czasy KOR-u i Solidarności. W tamtym czasie niezwykłą popularność zdobył Jacek Kaczmarski, zwany Bardem Solidarności. Jego piosenka Mury stała się swego rodzaju hymnem Solidarności. Napisana została przez Jacka Kaczmarskiego w 1978 roku do melodii piosenki La Estaca, napisanej w 1968 roku przez katalońskiego pieśniarza Luisa Lacha. Oryginał wykonany był w Katalonii, śpiewany wspólnie na koncertach przez tysiące ludzi jako swego rodzaju protest przeciwko dyktaturze generała Franco. Choć czas i miejsce wykonywania obydwu utworów były zupełnie inne, to przesłanie i społeczny odbiór wydają się identyczne, bo przecież niektóre wartości są uniwersalne, niezależne od czasu i miejsca. Jacek Kaczmarski powiedział kiedyś: Mury napisałem w 1978 roku jako utwór o nieufności do wszelkich ruchów masowych. Usłyszałem nagranie Luisa i śpiewający wielotysięczny tłum i wyobraziłem sobie sytuację jako egoista i człowiek, który ceni sobie indywidualizm w życiu, że ktoś tworzy coś bardzo pięknego, bo jest to przepiękna muzyka, przepiękna piosenka, a potem zostaje pozbawiony tego swojego dzieła, bo ludzie to przechwytują. Dzieło po prostu przestaje być własnością artysty i o tym są Mury. Ballada ta sama siebie wywróżyła, bo z nią się to samo stało. Stała się hymnem, pieśnią ludzi i przestała być moja. Mury, Jacek Kaczmarski. Podnosi przyczyn, śpiewa, że czas wyrósł.
połowie sierpnia 1980 roku niepokoje społeczne w Polsce zwieńczył stan wojenny. Nasza historia ponownie poddała nas próbie. Padły strzały, zginęli ludzie. Środowiska inteligenckie i artystyczne prowadziły walkę piórem i sztuką. Ośrodkiem walki o prawdziwą wolność stał się Kościół. Twarzą tamtego czasu ksiądz Jerzy Popiełuszko. Stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 roku, a już 28 lutego 1982 roku odbyła się pierwsza msza w intencji ojczyzny. Ksiądz Jerzy odprawił ich w sumie 26. Ostatnią w sierpniu 1984 roku. Tego samego roku w październiku został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Na zakończenie każdej mszy śpiewano tę samą pieśń. Za jej autora przez wiele lat uważano samego księdza Jerzego. Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, już po upadku komunizmu, okazało się, że jej autorem jest ksiądz Karol Dąbrowski. Ojczyzno ma. Nigdy w naszej historii nie zdarzyło się, byśmy bezkrytycznie przyjmowali rzeczywistość. Zawsze byliśmy świadomi własnego dziedzictwa. Tajne lekcje historii w czasie zaborów i okupacji, spotkania literackie i historyczne w latach stanu wojennego,
Amatorskie teatry, niepokorna młodzież, zbuntowani przeciw systemowi nauczyciele i wychowawcy. O tamtych czasach z perspektywy młodzieży opowiada świetny film Magdaleny Łazarkiewicz z 1989 roku Ostatni dzwonek. Właśnie z tego filmu pochodzi piękna piosenka Miejcie nadzieję. Do wiersza Adama Asnyka muzykę napisał Zbigniew Preissner. Miejcie nadzieję. Nie każdy mógł i chciał pozostać w ojczyźnie, w której się urodził, ale jednak większość Polaków nie wyobraża sobie życia nigdzie indziej. Ktoś mógłby spytać, dlaczego? W tym miejscu warto zacytować słowa Andrzeja Rosiewicza. W drugiej połowie lat 70. z asocjacją Hagaf często wyjeżdżaliśmy do Niemiec. Wtedy jeszcze zachodnich. Dobrze zarabialiśmy, fajnie nas tam przyjmowano. A jednak za każdym razem, kiedy przekraczaliśmy polską granicę, czy to w Słubicach, czy z Zgorzelcu, no to oczywiście celnicy, kontrole, paszporty, ale kiedy już byliśmy tu, to patrzymy. Pola, chaty, rolnicy, miasteczka. Tam niby jest to samo, ale tu czuliśmy się u siebie. I to nie tylko ja,
tak samo reagowali chłopaki z zespołu. I wtedy chyba w 1977 roku pomyślałem, że może by to uczucie, to wzruszenie oddać w piosence. Miałem nawet jakiś pomysł, ale mówiąc szczerze, nie zrealizowałem go. Minęły lata. W 1984 roku na prywatne zaproszenie wyjechałem do Anglii. Mieszkałem u miłych rodaków, dawałem jakieś występy i nagle pewnego dnia po śniadaniu jakby zza światów przypłynęła do mnie melodia. Kurde, skąd się znam? Piosenki o... Pomyślałem i przypomniałem sobie, że to motyw sprzed 7 lat do tej nienapisanej piosenki o powrocie do kraju. Czasy były wiadomo jakie. Jeszcze szok po stanie wojennym, wkoło emigranci, którzy wybrali lepsze życie i wspomnienie tych rozmów, których tyle się nasłuchałem. Panie Andrzejku, pan z pańskim talentem, pan powinien występować w amerykańskiej rewii. Co pana w tej Polsce trzyma? No i w tej piosence chciałem odpowiedzieć na te wszystkie pytania. 2 dni później miałem koncert z samą tylko gitarką. Zaśpiewałem "Pytasz mnie?" i kiedy zobaczyłem płaczących ludzi, wiedziałem, że to do nich dociera, że im to jest potrzebne. "Pytasz mnie?" słowa i muzyka Andrzej Rosiewicz. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szarym. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Gwiazdę. Może przy domem tym piosennym.
Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mamy nadzieję, że miło spędzili Państwo z nami czas. Ogromne bogactwo polskich piosenek o tematyce wolnościowej i patriotycznej sprawia, że nie sposób na jednym krótkim koncercie przedstawić nawet ich niewielką część. Zdajemy sobie sprawę, że ledwie dotknęliśmy tematu, ale mamy nadzieję, że wybrane przez nas pieśni i piosenki sprawiły jednakowo wiele przyjemności słuchaczom, jak i nam, mającym zaszczyt grać i śpiewać dla Państwa. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób podsumować nasze spotkanie i doszliśmy do wniosku, że wybór może być tylko jeden. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Powstał w Kałuszynie. Ale jak urośli. Zespół w składzie. Joanna Gomułka, wokal. Wielkie brawa. Justyna Gomułka, instrumenty klawiszowe i wokal. Inga Gomułka, instrumenty klawiszowe i wokal. Paweł Gomułka, instrumenty klawiszowe, pianino. Maciej Forszewski, skrzypce i wokal. Adam Gomułka, gitara i wokal. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo serdecznie. Jest jeszcze menadżer zespołu i zajmuje się logistyką zespołu, ale czeka w kolejce do oddania krwi. Pani Stanisława Gomułka, mama. Wielkie brawa dla wszystkich. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Mam nadzieję, że te wybrane spośród wielu, wielu pieśni, piosenek patriotycznych przypomniały nam te wspaniałe utwory i sprawiły Państwu przyjemność. Dziękujemy bardzo serdecznie, a do tematu myślę, że będziemy wracać. Rok jubileuszowy, jeszcze na pewno przypomnimy inne utwory i zespół Akord G do Kałuszyna też jeszcze wróci. Dziękujemy bardzo serdecznie.